Wysoka Izbo, pani minister, przed chwilą usłyszeliśmy głos pani poseł z Platformy Obywatelskiej, która mówiła o tym, że nie ma dialogu i sama zaprezentowała postawę, w której nie było ani odrobiny dobrej woli, ani odrobiny dobrej woli dialogu. Używała słowa histeria. Ja usłyszałam też w poprzednich wystąpieniach od posłów Platformy Obywatelskiej, że obawy rodziców przed posyłaniem dzieci sześcioletnich do szkół to są fobie, a więc około 400 tysięcy polskich rodziców ma fobie, a opozycja, która wskazywała na błędy w ustawie z 2009 roku, po prostu wykazywała się histerią. Dzisiaj skutki tych błędów widzimy. Ja mam wrażenie, że mamy rzeczywistość rzeczywistą i rzeczywistość Platformy Obywatelskiej. I niestety, mimo naszych apeli, argumentów merytorycznych, danych, przykładów jednostkowych, badań, raportów społecznych, Platforma w żaden sposób nie chce otworzyć oczy na rzeczywistość i zająć się ważnymi problemami Polaków, między innymi takimi, jakimi jest edukacja. I dzisiaj efekty tego widać. Natomiast przed chwilą usłyszeliśmy i zobaczyliśmy postawę umywania rąk. A więc ustawa z 2009 roku pozwoliła na to, żeby dzisiaj powiedzieć, to samorządy są winne masowej likwidacji szkół, której nie ma. A więc tak to mniej więcej zabrzmiała pani wypowiedź. To samorządy są winne masowej likwidacji, której nie ma. Więc powiem tak, samorządy postępują różnie. Są takie sytuacje, w Zgorzelcu pani minister powinna wiedzieć, jak to wygląda, bo z okolic pochodzi, że likwiduje się dużą szkołę zawodową, 500 uczniów, szkołę kształcącą w bardzo dobrych zawodach budowlanych, mówiąc, że nie ma miejsca dla tej szkoły w systemie czy w krajobrazie lokalnym, po czym się na miejscu tej szkoły, niedawno wyremontowanej przez samorząd, powstaje nowa prywatna szkoła, która zarabia. Robi to samorząd. Ale też znam takie samorządy, sama byłam samorządowcem, które są po prostu pod ścianą. Są pod ścianą, nie mają wyboru. Nie mają wyboru. Są obarczone dodatkowymi obowiązkami, są obarczone regułą wydatkową, są obarczone zmianą ustawy o finansach fizycznych i obarczone spełnianiem waszych obietnic wyborczych, jeśli chodzi o żłobki i pieczę rodzicielską. I nie wiedzą, co mają robić. Tną wydatki, likwidują szkoły, a wy mówicie, to wina samorządów. Poza tym to uchylenie się od odpowiedzialności za polską edukację jest nie tylko w tej kwestii. Jest nie tylko w tej kwestii, jest w programach nauczania i w innych sprawach. Dzisiaj możecie powiedzieć sobie tak, to nie nasza wina, to likwidują samorządy. Proponowałabym, pani minister, proponowałabym Platformę Obywatelską przyjrzeć się tej rzeczywistości, określić, jak naprawdę to wygląda i zacząć temu przeciwdziałać, bo Polacy was za to rozliczą. Dziękuję bardzo.